Aby uruchomić pracę rozproszoną, należy po zalogowaniu do systemu przejść do zakładki System – Konfiguracja, a następnie do gałęzi Firma – Ogólne – Praca rozproszona. Dla oddziału sprzedaży płac nadajemy identyfikatory księgowości oraz działy sprzedaży płac. Należy także wybrać rejestry, do jakich będą importowane dane w bazie docelowej. Aby wyeksportować faktury wystawione w modułach handlowo-magazynowych, należy odznaczyć parametr Eksport faktur VAT z rejestrów VAT. Na oknie widoczny jest również parametr Przenoszenie dokumentów OBD powiązanych z eksportowanymi dokumentami. Jeśli zaznaczymy ten parametr, to wszystkie skany podpięte pod dokumenty, przykładowo faktury, zostaną przeniesione i zapisane w bazie docelowej. Jeśli dodatkowo wprowadzimy login Comarch Cloud, to wyeksportowane skany dokumentów zostaną udostępnione odbiorcy dokumentów IBART. Wtedy nie będą zapisywane w bazie docelowej. Eksportowi podlegają m.in. zatwierdzone faktury sprzedaży, faktury zakupu, inne dokumenty handlowo-magazynowe, zatwierdzone raporty kasowe bankowe czy zatwierdzone listy płac. Aby uruchomić eksport, należy przejść do zakładki Narzędzia – Praca rozproszona – Eksport i na oknie zaznaczyć elementy do eksportu, wybrać zakres dat, wskazać miejsce na dysku, nazwę pliku i uruchomić eksport ikoną pioruna. Analogicznie w bazie biura rachunkowego uruchamiamy pracę rozproszoną przechodząc na zakładkę System Konfiguracja – Firma Ogólne – Praca rozproszona. Zaznaczamy parametr księgowość i nadajemy identyfikator księgowości. Ważne, żeby identyfikator był taki sam jak w bazie, z której eksportujemy dane. Następnie przechodzimy ponownie do zakładki Narzędzia – Praca rozproszona – Import i zaznaczamy dane do importu. Wskazujemy plik, z którego chcemy zaimportować dane i uruchamiamy import ikoną pioruna. Zaimportowane dokumenty znajdują się odpowiednio. Raporty kasowe bankowe w module Kasa Bank, faktury sprzedaży i zakupu w rejestrze VAT, inne dokumenty handlowo-magazynowe w ewidencji dodatkowej natomiast listy płac w zakładce Księgowość, dokumenty źródłowe, listy płac.